to jest to uwierzyć, że jestem pomimo właśnie tego wszystkiego, co się wydarza, pomimo tego, z czym przychodzę, co mnie obciąża, że jestem kochany. To się zaczęło w postulacie, bo ja przyszedłem kompletnie nienawrócony. Przyszedłem do zakonu dla żartu. Dla żartu. No, ja przyszedłem dlatego, że chciałem zrobić wrażenie na kumplach, że wyszedłem z papierami tam w Poznaniu od nich, z tej grubej takiej imprezy i wszedłem do kościoła na Placu Bernardyńskim, w połowie na schodach jest taka tabliczka i ty zostałeś franciszkaninem, i ty zostaniesz franciszkaninem. Ja mówię, no jasne. Czemu? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Ojcze Dominiku też. Módl się za nami. No i tak to. Porozumienie dominikańsko-franciszkańskie. Ale to dobrze, że się tak pomodliliśmy na koniec Wielkiego Postu. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu. I tutaj głosimy rekolekcję z Mateuszem Czas łaski z paluchem. Tak, czas łaski z paluchem. Ale też tak ciekawe, bo to proboszcz też głosi. Gra na gitarze, na wielbieniu. W sumie takie ogłoszenia proboszcza to też jest jakieś głoszenie. Na przykład ogłoszenie czasu łaski. Na przykład. Dobry czas. Dla nas jest czas błogosławiony, wiesz, taki, bo on mnie też otwiera na to, że Pan Bóg może zadziałać troszkę inaczej niż w tym schemacie, chociaż chcemy unikać schemacie. W tym schemacie, w którym jesteśmy do tej pory. Czyli takiego czyli tej codzienności. Rzeczywistości znanej. Znanej, ładne to. Znana rzeczywistość. A to jest Ewangelia, czyli coś nowego, ciągle nowość. Tak. Nieznane. Przyjeżdżają bracia i spowie z zewnątrz. Motywuje to troszeczkę, przestawia plan dnia i odkrywa nowe możliwości. Pojawiają się nowe osoby. Pojawiają się, zadzieją się nowe sakramenty. Tak. No. Dużo się dzieje. Ja przyznam, że takie mam wrażenie. Tak, że ostatni taki flow, że tak powiem, taki czas łaski, taki w tym stylu duchu, to było w moim życiu 30 lat temu, gdy przyjechałem na juvenalia do Krakowa z moim takim zespołem Los Vagabundo. Tam nawiasem mówiąc, chyba my graliśmy na rynku z panią, z kapelą Brodów, czyli z panią Anią Brodą, która tu jest parafianką. Parafianka Ania Broda. Tak. Ja tam pożyczaliśmy sobie instrumenty. Pani Aniu w ogóle, to jest pani, to jest po prostu takim skarbem dla tej parafii. I właśnie tam graliśmy na ulicy, tam coś, ten, na grosz, a potem moi koledzy poszli nie odmawiać alkoholu, tak ładnie powiedziawszy, a ja odmawiać modlitwy do Dominikanów na noc czuwania. I na tej nocy czuwania był taki flow, jak na rekolekcjach Olsztyn 2024. Poważnie? Franciszkanie FM, Ordian Schwarz. No, było wczoraj. Pięknie. Katarzyna Bogusz. To też kolejny gość. A prawie jakby stąd. No. Jakby parafianka. Mogłoby się przeprowadzić. Taka parafianka z Krakowa tutaj. No. No, no więc to tak jest. Świat jest mały. Mały. I się tak spotykamy z tą Anią Brodą. Tak. Ania Broda zagrała na twoich prymicjach. Tak. Grała na moich prymicjach. Z tymi cymbałami? Wrzeźń, tak. Znaczy teraz te wydają mi się takie lepsze, nowsze. Prymicje wrzeźni. Ty pamiętasz? To była rzeźnia. I tam grali czardasze, poleczki, oberki. Właśnie mi się nie chciało, żeby było na prymicjach jakieś takie zespół chrześcijański. Żeby było tak, żeby nie było tak jak zawsze. Tak jak zawsze. I tak. Te półtusze takie. I takie, nie półtusze, wisiały piętro niżej. A my tutaj, bo sąsiad taki był życzliwy, pan Kuska się. I
że właśnie mówi, panie Stanisławie do mojego taty, po co jakąś tam przepłacać za jakąś salę? Tutaj moi pracownicy mają salę, tutaj w rzeźni, w masarni. Może ona wystarczy? Mhm. Wystarczyła. I wystarczy. I obecny biskup Mukaczewa, Mikołaj Łuczok, wtedy dominikanin, tańczył jako półwęgier, bo jego tato był Węgrem, tańczył czardasze. Moja mama to pamięta do dziś z tych prymicji najbardziej, że on nogami wywijał pod sam sufit. Jak on był, tańczył jako półwęgier, to kto tańczył jako półpolak? Też on. Nie, on był Ukrainiec, przepraszam. Półpolak, może ja. Bo może. Moja mama Frejlich się nazywa i to nie wiem właśnie. Ja? A ty jesteś Szwarc. Więc tutaj też coś tak pół na pół. Czyli takie... Może ktoś nadąża za tym, może co tutaj rozmawiamy. My się tak dobrze czujemy, tak. Bo my jesteśmy w ogóle w poniemieckiej parafii. No właśnie. Tutaj bracia franciszkanie niemieccy podziałali. Tak. Prawie 100 lat temu. Może dlatego ten flow taki. Tak powiedziałeś, Niemiec płakał jak oddawał. Tak, tak, to... No ale tak, a wy jak braliście? No nie, ale to zobacz, już jesteś 2 lata proboszczem. Kto by pomyślał? No. Ja nie. Też nie. Nie, może kiedyś nie, a może potem tak. W sumie gwardianem, proboszczem. No u nas, wiesz, zresztą chyba u nas też proboszcz to jest zupełnie inna funkcja. To nie jest funkcja typowego proboszcza na parafii, który jest odpowiedzialny, który jest jakby na 4 nogi kuty, chociaż ma 2. 20 lat jest proboszczem, 30 lat, wszystkich zna, wszystkich chrzcił. U nas niestety, to tylko jest czas łaski. Czas łaski. Chwila i nie ma cię. Nie przyzwyczajaj się. Tak, tak. To jest chyba nasz... Niektórzy myślą, że to jest nasza bieda. A może, ale to nie jest nasza bieda. Że to tak jest. Po prostu tak jest. Tak jest. Od 800 lat. Tak jest. Jakoś sobie ludzie radzi. No, ale są charyzmatyczni bracia, którzy jednak potrafią wymknąć się z tego schematu. Tak. Nie? I umieją osiąść. Tak osadzić się. I to też jest czas łaski. To chyba nie jesteśmy my. Nie? My umiemy tak się osadzić? Ja myślę, masz taką tęsknotę w sobie. Czy my, to znaczy mówisz Dominikanie? Ja i ty. Wiesz co, ja czuję... że ja mam powołanie ogólnie do samotności, do pustelni. Do osadzenia się? Tak. Tak, wiesz, taka mała pustelnia, ogród, odejście od i że ludzi nie ma, tak? No. Tak, nie? Przychodzą czasami, a ja, wiesz, mam 70 lat, mam taką brodę. A czyli to jest za 50 lat. Tak. To 57. Już bliżej. Czas biegnie. Dojrzewamy. Ja dojrzewamy. Jakieś takie pragnienie też widzę w sobie, no, ale jakoś nie doganiam go jeszcze. I wtedy nie wyobrażałbym sobie, że wędruję po prostu z RM-u do RM-u. Tak, tak. Tylko nie, to już... To jest takie, wiesz, kaznodziejstwo wędrowne. Na przykład tak jak ja jeżdżę. Sobie pomyślałem, że jak ktoś ma sanktuarium, tak jak my mamy w Gidlach, na przykład sanktuarium Matki Bożej małej 9 cm, że to inni wędrują do sanktuarium, a ty jesteś na miejscu. I też to jest kaznodziejstwo wędrowe, ale to inny wędruje. Tam kustoszem jest ktoś, kto jest dłużej, kto przytulił się do tego miejsca. Czy to też tak nie jest? Nie za bardzo. Też nie ma. Mógłby ewentualnie, ale jakoś się nie. W ogóle bardzo fajne sanktuarium. Mile brzmi. Sanktuarium Matki Bożej Małej. Ona się nazywa jak... Uzdrowienia chorych. Skąpana. Skąpiłki. Tak, przepraszam, rozglądam się, widzę pani Irenka. Pani Irenka sprząta przy kapliczce. Myje matkę. Maluje? Myje. Myje matkę. Ja kiedyś tak widziałem, jakby z dziećmi z Lasek pojechaliśmy na rowerach, na tandemach. Tak, wiadomo. I nagle siostra mówi: zobaczcie, jaka piękna jest Matka Boża. I oni wszyscy, akurat ludzie wychodzili z kościoła z mszy, a oni wszyscy na tą Matkę Bożą i oglądali ją rękami. Więc tamci przerażeni, że to jest jakaś profanacja. I nagle się odwraca taka dziewczynka i mówi: jaka ona jest piękna. Wzruszające. Tak. No. To są takie momenty. Jak się wędruje, to tam... Widzi się dużo. Nie wszystko się dzieje w jednym miejscu na świecie. Tak jakoś.
Wszędzie dobrze, gdzie jesteś. Kordianie. No bo ty miałeś na imię Michał. Michał. A teraz Kordian. Tak. I co z tego wynika? Na drugie Franciszek. Na drugie Franciszek. To jest w ogóle. A na trzecie? A na trzecie Jordan. Jordan? Jordan. Ale z powodu koszykówki, rozumiem. Ale czujesz to, nie? Tak, a to jest następca Dominika, Jordan. Tak, z Saksonii. No. Dlatego mamy porozumienie. Tak. To jest mój umiłowany brat. No, inspiracją był Michael jednak. Nie? Jednak Michael. Mhm. To byłem taki zaskoczony w ogóle, że... A nie chodzisz w tych Jordanówkach? Nie, nie. Nie. W tych butach? Nie, nie. Już nie. Ale trzeba by było może wrócić. No tak, może to tak. Człowiek ma już za mało takiego dystansu trochę. No, może trzeba by było wrócić. Nie? To jest jednak. Ja wróciłem do czerwonych butów. Mhm. Są charakterystyczne. Tak, jakoś... Ja zachwyciłem się, jak był koncert Stanisława Sojki i Janiny Iwańskiego. Mhm. I on miał czerwone buty. Mhm. To mi zryło głowę. Mhm. I jak widać skutecznie, aż do śmierci chyba. Mhm. Szanuję. Tak. Jakoś tak to się odnajduje się w tym. Ale nie widać tutaj dołu zupełnie, bo ja założyłem nie? takie... Czy widać? Troszkę nie wiem. Zobaczymy. Ale tak, nie, teraz widzę tak, że to zasłania. Tak, brązowy, to bardzo tak? dobrze. Tak. Bo ja nie mam czerwonych. No więc właśnie. Jordan. Ale to jest dlatego, że papież, nie? W czerwonych. Papież też. To potem się dowiedziałem. Po Janinie. Myślałem, że papież też. Papież potem zaczął nosić. Potem przestał. No i tak różnie to jest. Aha. No ale ten coś... No właśnie, ale uciekliśmy od pytania. No i Kordian, co to jakby, że co? Czy to coś wnosi, czy to coś zmienia? Odkrywamy to cały czas. Cały czas. Cały czas to odkrywamy. To jest taka niewiadoma w ogóle. A skąd się wziął ten Kordian? Ciut przypadkiem. Czy to nie z Mickiewicza, nie? Nie, ogólnie Kordian Słowacki tam był. Słowackiego. Ale to się... No, to przepraszam. Wiele osób tak ma po prostu. To jakoś mi się poskrywa. Słowackiemu blisko do Mickiewicza tak, i to. Poza tym często właśnie ludzie na obydwóch polegają. Dziękuję za uratowanie. Nie, tak jest, no, tak jest po prostu. Co? No tak. I co? A to wyszło z... Jak ja poszedłem do postulatu, to ja w ogóle nie byłem jakoś zainteresowany tym wszystkim, co tam się dzieje. Ja patrzyłem na tę bibliotekę, co mieliśmy czytać. No faktycznie, że po prostu starałem się... Było tam bardzo dużo czasu na czytanie. I pośród różnych rzeczy, to tam z historii Kościoła. I tak musiałem nadrobić jakieś pewne rzeczy, zaległości, bo przyszedłem kompletnie zielony. I tam troszeczkę z historii filozofii tak sobie poczytałem. I między innymi na półeczce leżał Sapkowski. I on dawał mi w ogóle jakieś w tym wszystkim... jakąś nadzieję. Tak. Tak. W ogóle mogłem odpocząć tam sobie w tym wszystkim. No i kiedy przyszło do wyboru imienia, to u nas to tak wyglądało na tamten czas, że była ogromna, długa lista imion świętych i błogosławionych. No i tego Geralta z Rivii tam nie było. Mm. Był Gerard, ale przy tym było napisane zajęte. O. No i szukałem czegoś podobnego i tak mi z tym R troszeczkę na w trzeciej literze, ten Kordian jakoś tam. Pomimo, że nie czytałem Gerard Słowackiego. Nie? I siadło. Jest, potem przez jakiś czas to C takie zamiast K, które miało dodać takiego... A teraz jest C czy K? Rozeznajemy. Nie? Tak jak z wodzem. Wódz. No właśnie. C czy K, czy Z. No. Rozumiem to. Tak. Niektórzy tak przyśmiewczo, że Cordian. A ja mówię, pisz co? I co? Caritas, też czytasz. Bez tego smaku, tak trochę. No ale jakbyś tak powiedział, bo ja sam jestem ciekaw, tak po kolei, no ten postulat poszedł, Kordian się wydarzył, ta. Potem był nowicjat. Ta. Coś się tam wydarzyło? Czy... Ojej, czy to wydarzy się w ogóle, to historia. Ale to nie, to chyba nie idzie w tę stronę w ogóle. Nie, bracie, nie róbmy sobie tego. Nie opowiemy wszystkiego, tak. Ale co było ważne?
co było w tej historii, takie przełomowe, takie znaczące. No i to było kilka takich rzeczy, nie? Kilka, bo to był bardzo trudny czas. To w ogóle, to jest taki czas, ojej. Bo ty pochodzisz tu gdzieś z okolicy, nie? Boż. Olsztyna, nie? Gdzieś tutaj z Warmii. Ja pochodzę, przepraszam, ja się ja pochodzę z Nowego Miasta Lubawskiego, okolice Warmii, 100 km, gdzieś 87 km od Olsztyna, także niedaleko. Ja tu się dobrze czuję, chociaż powiem ci, że w Olsztynie samym, rzekomo jak byli Niemcy i tutaj pracowali, byli biurokraci, to mieszkali, rzekomo, tak słyszałem, nie czytałem o tym, rok i prosili o zmianę. Ze względów na to, że bardzo źle to zdrowotnie znosili. Jakaś wilgoć, coś tam. W ogóle przepiękne miasto, kilka jezior w środku miasta. Ale to swoje robi. Tak. Przyjechać, popatrzeć. Wyjechać. Co się dokonuje, wiesz co, chyba największy i najgłębszy proces dokonuje się na samym początku. I to jest proces taki, który to jest początek, jak przychodzę tutaj, początek jakiegoś nawrócenia. Do dzisiaj patrzę i to nie jest takie powiedziane, że o, tak się mówi, że się cały czas nawracamy, ale miałem teraz niedawno takie rekolekcje w Oświęcimiu i ja na przykład jestem przekonany, bo ja nie mam dużo treści, które głoszę. Tak jak są wytrawni kaznodzieje. No Mateusz właśnie, diakon wspomniany, był zaciekawiony, spytał mnie, nie umiałem mu odpowiedzieć na to pytanie, czy ty się przygotowujesz do rekolekcji? No nie. Nie, bo ja mam od pierwszych rekolekcji mam jedne rekolekcje tylko. Aha. Ja cały czas to samo mówię. Cały czas to samo. Czyli co? No właśnie okazało się, że w tym roku się okazało, że mówię, że żeby się nawrócić, to trzeba uwierzyć, że się jest kochany. I to o to chodzi w nawróceniu. Że jeżeli nie uwierzę, że jestem kochany, to czyściec. Co najmniej. Co najmniej. No i jeździłem w tym roku właśnie i mówiłem ludziom, że chyba czeka nas czyściec. To bardzo piękne. No. Tak jak słuchałem twojego wodzu przepowiadania, głoszenia, mówię sobie, jedź, jaką z łagodnością taką, że on zaprasza. A tam jeździ Franciszka i straszy czyściec. Może skutecznie. Jak to poszło? Nie wiem. Nie wiemy tego. Ja też nie wiem. No ale to dzisiaj po latach, i to mówię, to jest pierwszy raz takie słowa padają na rekolekcjach, które czuję, że one mają zawsze takie zabarwienie i odpowiadają na to, czego mi potrzeba. Czy ja po prostu zapraszam osoby do rozważania tego, co mi tam w sercu się dzieje. Nie? Bo jak my rozmawialiśmy na przykład ostatnio, mówię, gorzkie żale na temat dobrego łotra, to widzisz, to ty wchodzisz i mówisz kazanie o dobrym łotrze. A ja mówiłem o czyśćcu. Że jest o dobrym łotrze. I czyśćcu. No właśnie. No. I czyśćiec. I to się dokonało, zaczęło, ten proces się zaczął w postulacie. Dzisiaj sobie ten Wielki Post jest takim szczególnym też, jak każdy zresztą, no, ale jesteśmy w trakcie tego Wielkiego Postu i on właśnie teraz, Wielka Środa, czy może publikacja będzie wielką niewiadomą. Tak. Nie, ale to jest to uwierzyć, że jestem pomimo właśnie tego wszystkiego, co się wydarza, pomimo tego, z czym przychodzę, co mnie obciąża, że jestem kochany. To się zaczęło w postulacie, bo ja przyszedłem kompletnie nie nawrócony, przyszedłem do zakonu dla żartu. Dla żartu. No, ja przyszedłem dlatego, że chciałem zrobić wrażenie na kumplach, że wyszedłem z papierami tam w Poznaniu od nich, z tej grubej takiej imprezy i wszedłem do kościoła na Placu Bernardyńskim, tam w połowie na schodach jest ta tabliczka i ty zostałeś franciszkaninem, i ty zostaniesz franciszkaninem. Ja mówię, no jasne. Czemu nie? No i tam po jakichś perypetiach mniej lub bardziej wesołych, żartobliwych, żałosnych, trafiłem do tego postulatu
Już rozglądałem się tam. I ten ojciec Błażej, taki, wiesz, staruszek, który siedział w kaplicy wieczorami, wpatrywał się w Najświętszy Sakrament. I w ogóle to pragnienie życia we wspólnocie braci, niektórzy pomimo tego, że tam jeden kulał, drugi kulał, trzeci kulał, to jednak cały czas był jeszcze raz spróbujemy. I to mnie tak... Ja chyba nie byłem nigdy we wspólnocie żadnej, takiej, która by budowała takie więzi. Nie? Zawsze gdzieś tam byłem z boku, przyglądałem się, co się dzieje. Lubiłem wejść, nakarmić się tymi owocami wspólnoty i pojechać w długą sobie. Nie? I tam to było na tyle jakieś takie rzeczywiste, prawdziwe, atrakcyjne, że ja się tego nie spodziewałem. Ja się spodziewałem, że sobie chwileczkę tam i nie ma mnie, nie? I do widzenia. A zostałem tam. No i tak się to... To jest łaska. Czas łaski. To trwa. Łaski cały czas. No. Łaska po łasce. No widzisz, to ja się modliłem przez całą formację, żeby mnie wyrzucili. Mm-hmm. Codziennie. Tak? Bardzo wierny byłem tej modlitwie. Mm-hmm. Czas łaski. To jest metoda. To jest metoda w ogóle. Weźcie coś ze mną, zróbcie. Cokolwiek. Bo ja nie mogłem zaprzeczyć swojemu powołaniu, więc sam nie mogłem wystąpić. Aha. Ja się modliłem, żeby tak. Rękami innych. Aha. To było. Mm-hmm. Rzucą te czarne kulki. Mam takiego przełożonego, do którego kiedyś zadzwoniłem i zapytałem, miałem dokonać wyboru, gdzieś pojechać, nie pojechać. I dzwonię do niego i mówię, bracie, ja tutaj tak rozeznaję, jakbyś mi pomógł rozeznać, mam jechać czy nie mam jechać. A on mówi, no to rozeznaj. Ładnie. A nie zrzucasz to na mnie. Ja tak pamiętam do ojca Czesława, też takiego starszego magistra, mistrza. Ja. Mówię, tak już po święceniach, jak ja zostałem magistrem, submagistrem w nowicjacie. Submagister. Tak się nazywało. Czyli taki pomocnik magistra. No i tak mówię, no ale tak formowałem tych nowicjuszy i mówię, ojcze Czesławie, to ja się dziwię, ojcu, że ojciec mnie nie wyrzucił. Ja to bym się wyrzucił. A on mówi, czyli rozumiem, że było coś na rzeczy, ale ja jednak wierzę, mówi, że to Pan Bóg daje powołanie. Mm-hmm. No i tak jestem. Mm-hmm. Tak jesteśmy właśnie. Jesteś. A po święceniach już tak skoczymy troszkę. Co było pierwsze w ogóle? Gdzie ty trafiłeś? Pierwsza była pakość. Pakość? Pakość. To jest taki, wiesz, świeży kapłan, pierwsza miłość, pakość, Kalwaria Pakowska. Cudowny czas. Tam się zaczynają anioły, 7 aniołów właśnie. Ile lat? 3 lata. Mhm. Tak. Potem Niemcy. Niemcy. To są po prostu... To jest pasmo jakieś w ogóle... No Schwarz. 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 No. Czarne doświadczenie. Bardzo ciekawe doświadczenie. No. Ja tu nie wiem, wiesz co, bo zawsze mi się wydawało w tym posyłaniu, żeby pełnić wolę Bożą. I pewnie te wszystkie miejsca, w których byłem, podobnie jak ty, one są po coś. Ale ja nie wiem po co. No rozumiem to. Tak. Nie wiem, ale też to też chodzi o to, że to nie kwestionuje tego, że one są po coś. Nie? Tak. I też z drugiej strony, bo miałem też kiedyś takie, zastanawiałem się, miałem też taki okres, że zostałem posłany i było mi strasznie źle z tym, że akurat jestem w tamtym miejscu i właśnie zadawałem sobie pytanie po co. I Pan Bóg jakoś rozwiązał w ogóle tę sytuację i pokazał po co. Ale też na tamten czas miałem też takie światło, że są pewne sytuacje, gdzie nie musimy w ogóle dostać odpowiedzi na ten moment, po co. Że mam być, masz być w tym miejscu, w którym jesteś, rozwijaj się, rób to, co możesz robić. I
zaufaj temu posłuszeństwu. Już. To jest też, że można na tyle ucieszyć się sobą w danym miejscu, że gdy przychodzi je zostawić, to jest naprawdę, to jest bardzo trudne i to jest bardzo bolesne. Bo my się poznaliśmy gdzie? W sumie na pielgrzymce chyba. Tak mi się wydaje. Na hipisowskiej. W młodzieży różnych dróg. Tak. 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 Tam się poznaliśmy. Tak. Powędrowaliśmy troszkę. Coś pograliśmy, coś. Tam. No. Ja to lubię. No, my lubimy to, nie? Pograć sobie. To jest ciekawe, nie? To spotkanie, jak powiedział, bądź uważny. Ale tego trzeba się nauczyć, jeszcze tego, wiesz, nie umiem. Ja tak wchodzę, to po prostu... No, ale są takie osoby, które potrafią tak przytrzymać, powiedzieć, chcemy z tobą grać. Ale... Chcemy. Słuchaj troszkę. Trochę słuchaj. No, trochę słuchaj. No dobrze. Dobrze, nie? Tak sobie myślę jeszcze. Bo ty, taki ty byłeś też... szukasz tych momentów, tak, żeby zaczepić, tak tutaj. Troszkę tak. A wiesz co, ja widzę to. A zobacz jeszcze, która jest godzina, bracie, bo ogólnie to bezdomnych muszę słowo głosić. 10:43. Idealnie. Tak? Mamy 17 minut, słuchaj. Tak? Ja też tyle mam. To jest w ogóle cudownie. Ja do tercjarzy muszę. Tak? A do, no tak, ta, no, trzeci zakon. No, tak. Świętego Dominika. Jest nawet tu gdzieś w okolicy. To jest w ogóle niesamowite, wiesz, te trzecie zakony. Teraz tak się nie mówi. Nie? Teraz fraternie świeckie. Chyba u was. Że trzeci to jakby, czy niby gorszy. Mhm. U nas Franciszek jednak założył trzeci zakon. Tak. I no. Tego nie zmieniło się? No nic nie. Teraz się mówi rodzina dominikańska. No ale wy wyznaczacie standardy, tam wyjdziecie, a my sobie ogólnie trwamy. Czyście. Tam święcicie kobiety. Czekamy. Czyściec. Bo jeszcze był Caritas, tak mi się kojarzy. Laudato si. Laudato si. Bardzo otwierający projekt. I on się wpisuje w to, w czyściec. On się wpisuje. Bo, wiesz, to jest też metamorfoza, jakieś takie przejście, jeżeli chodzi o myślenie na temat ekologii, czym jest ekologia integralna. I na początku ten taki zachwyt, kiedy tam było spotkanie z jednymi naukowcami, z drugimi naukowcami, człowiek nasłuchał się tych rzeczy i potem starał się poznać, dlaczego tak istotne jest, żeby segregować śmieci, oszczędzać wodę i że to są jakieś czynniki, które sprawiają, że się jest ekologiczny. A potem jakieś takie spotkanie z jedną czy drugą osobą, która gdzieś bardzo zmęczona tym, że ona chciała tak coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Zobaczyła w ogóle, że to jest jakaś walka z wiatrakami. Zobaczyła też swoje ograniczenia, że trzeba sobie też jakieś granice postawić. No bo co znaczyłoby, że ktoś jest bardziej ekologiczny, a ktoś mniej ekologiczny, że zaczynamy żyć tak. Tu chodzi o to, że właśnie ludzie sobie stawiają, że ja będę wybieram taki sposób życia. Trochę to jest podobne do duchowości, po prostu, no. Że wybieram taki sposób życia. Jestem albo bardziej, to znaczy, że odmawiam rano, patrz, jestem na mszy, czytam Pismo Święte, odmawiam codziennie różaniec, może drogę krzyżową. Na zdrowie! Musi to być. Ale co, to wtedy jest życie ekologiczno-duchowe. Tak, tak, tylko tu bardziej chodziło mi o to, że można po prostu wprowadzić się, jeżeli chodzi o życie ekologiczne, w tak zwane ekologiczne, w jakiegoś rodzaju, w pewnego rodzaju napięcie jakieś. No tak, może no, też tak być. Tak, że nagle człowiek jest sparaliżowany. Że nie może wyjść ze sklepu. Steroryzowany. Tak. I sam się steroryzuje po prostu. Bo dzisiaj mędrców od tego, jak żyć, nie brakuje. Nie brakuje. Może jak nigdy. Może. Może jak zawsze. Tak. Każdy ci powie, jak masz żyć. Nie? Tak. Nie pokaże, ale powie. Jakbyś podszedł do na ulicy do człowieka, czy pan mógłby, czy pani mogłaby powiedzieć, jak mam żyć? Mhm. Chyba by mieli pomysły. No. Chwilę by się przyjrzeli ogólnie. Powiedzieli, pokaż pan, jak pan żyjesz. Panie!
Na pewno. Bardziej w lewą. No i, a dlaczego o tym mówię? Bo rozeznawanie tego wszystkiego pokazuje, że żyć ekologicznie, to pokazało życie starszych ludzi, znaczy tych, którzy kiedyś byli młodzi, no tak. Ale nie było tego wszystkiego, co nas otacza i spycha nas poprzez byt w niebyt, poprzez takie zaśmiecanie naszego wnętrza. I oni sobie tak żyli, no zdrowo, po prostu. Oni nie segregowali śmieci. Jeżeli jak umieli. Nie było tyle śmieci. Właśnie. O to chodzi, wiesz, że nie oszczędzali wody, bo używali jej o wiele mniej. Nie. Robili zakupy rozmyślnie, bo żyli oszczędnie. Albo nie robili, bo mieli swoje wyhodowane. To jest w ogóle petarda, wiesz. Tak pomyśleć w ogóle o żywności. Pomyśleć o tym, jak my dzisiaj żyjemy, że mamy obok domu żyzną ziemię, swoją ziemię, nie taką, na którą ktoś tam powylewał cokolwiek. Mm. I my w ogóle nie korzystamy z tego, tylko mamy jakieś tam skamiaczki, jakieś tam kwietniczki. A moglibyśmy mieć najzdrowszą na świecie żywność. Bo swoją. I tutaj jeszcze tylko ten wątek, bo on mnie jakoś też dotyka i wpisuje się w to. Na żyć ekologicznie to uwierzyć, że się jest kochany. Bo inaczej czyściec. Czyściec. No. Nie wiem, to ciekawe też jest dla mnie tutaj, bo miałem okazję. W Szczytno to już są Mazury, ale blisko Warmii, potem Warmia, Barzyny. Barzyny, ksiądz Tomasz, Warmii. Barzyny, tak. Lednica. Tomasz, Lednica, Barzyny. Tak. No i Olsztyn. W każdym razie, że jak tutaj jakby jeżdżę po tej Warmii, to tak całkiem inaczej jest tak zagospodarowane, że są takie domy i wokół dużo pola. Takie tak. Właśnie takie gniazda, kolonie. Mhm. Takie ten. To nie ma tak w innych częściach Polski. A jak jest? I to jest jakieś takie wioski długie, dom po domu. Mhm. Nie? Tak raczej jest. Mhm. Natomiast dlatego to mi się tak podoba w tym sensie, że właśnie to tak mi się kojarzy właśnie, że masz swój dom, gniazdo, wokół pole, możesz sobie tam zrobić. Jeszcze jak to jest uważasz. Jakiś pas bezpieczeństwa w ogóle, nie? Moja strefa. To super w ogóle. Jestem. I to pytanie nieuniknione, które się pojawia, a myśmy się spodziewali. Tak. I co? No myśmy się spodziewali, że w ogóle dojdziemy do takiego momentu, że będzie ten punkt, kiedy człowiek usiądzie i odpowie, dobra, się narobiłem. Nie ma tego punktu. Nie ma tego punktu. Nie ma tego punktu. Cały czas masz życie, to znaczy, że cały czas coś się dzieje. Coś się wydarzy. Coś się zadziewa. Jest po prostu, jest tlen, jest pokarm i to wszystko jest po coś. Nawet po to, żeby w milczeniu herbatkę popić sobie, tak, ale żeby w to wejść. Żeby ci to nie przeleciało przez palce. Bo ja myślę, wiesz co, tak ci powiem, że ten czyściec, to on polega na tym, to taki wnioseczek, on jest taki mój świeżutki, że to będzie taki czas, że ja zobaczę, ile miłości przeszło przez moje życie i upadło na ziemię, bo ja nie byłem tego w stanie przyjąć. Nie umiałem. Nie chciałem. Przegapiłem. Nawet taki miałem mocny obraz na koniec rekolekcji właśnie, jak rozmawialiśmy, że ile krwi Chrystusa przeleciała mi przez palce. I upadła na ziemię, że potrafiłem złapać po prostu. Staję pod krzyżem, staję na mszy świętej. Nie potrafię tego w ogóle uratować po prostu dla siebie. Nie potrafię uratować swojego życia. A mógłbym, bo każdego dnia jest taka okazja, nie? Uwierzyć w to, że to jest dla mnie. Jak jestem już tak blisko.
I myśmy się spodziewali w ogóle czegoś innego. Nie wiem, szpasterstwa, nie wiem. A jesteśmy, nagle okazuje się, że jesteśmy tak blisko, a jednocześnie tak daleko. No. Miłość. Dobrze, tylko nas może uratować. Dobrze, że jest czyściec, słuchaj. Dobrze. I z tym chyba was zostawiamy. Jakby to jest taka dobra nowina franciszkańska, prawda, że jest czyściec. Jest nadzieja. To jest jednak, czyściec jest, jak uczą teologowie, po jasnej stronie. Po jasnej stronie. Tak. No. To. Czyli po tych. Wszystko Dominik przemyślał. Tak. Jesteśmy po jasnej stronie. Ale widzisz, mamy czarną kapę. Tak? Tak, jeszcze. Tak, żeby nie było całkiem biało. No, tylko ten sznur nam został. No widzisz, też tak mówią legendy. Tak, też tak, od świętego Dominika. Mhm. Tak jak nasz pas czarny. Jest od Franciszka podobno. Ale jest czarny. Tak. Czyli jednak konwentualnie. Jeżeli chodzi o czyści, czy ty, jakby mi się zdarzyło umrzeć, pochowasz mnie, powiedz. Bracie, z honorami. Tak? No jaha. No to dobrze. Ja ciebie też. Chciałbyś? Tak? No tak. Chciałbyś? No. No to fajnie. Ale tak jak już będzie trumna, to ja sobie wyobrażam taki obraz, że trumna, za tą trumną ty jesteś w tych wszystkich rzeczach, które są potrzebne kapłanowi, kiedy... Tak. I masz wielki bęben. Ha. Wiesz, jest Kasia, jest Ania. O. I po prostu ty uderzysz ten bęben tak miarowo, tak jak tu, tu. A one śpiewają. Tak. Wieczny odpoczynek. Takim głosem, wiesz, takim. Białym. No takim kasiowo-aniołowym. Tak. Mhm. No dobrze. No to. Tak. Do zobaczenia. Jesteśmy umówieni. Z wami również. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej. Pokój dobro.